Jako ostatni slajd w tym segmencie wróciłem jeszcze slajd z Farmville'a, pokazujący kolejną możliwość zarabiania na grach, to jest product placement. Niezwykle trudna rzecz do zrobienia. Nam się tego nie udało w żadnej z naszych gier, ponieważ są one dosyć kontrowersyjne i wątpię, żeby ktoś reklamodawca chciałby się tam pokazywać. Natomiast Farmville'u się udało. Farmville zainteresował Microsoft, który wykupił reklamę Binga, tak, swojej nowej przeglądarki, wyszukiwarki. Jeżeli chodzi o sposoby na monetyzację, to jest ich jeszcze cała masa. Człowiek o nazwisku David Perry, związany z branżą gier od bardzo dawna i z firmą Acclaim, w jednym ze swoich postów na blogu przedstawił 33 różne sposoby na monetyzację użytkowników w grach. Polecam przeczytanie tych sposobów. I teraz najważniejsze, tak naprawdę sedno tego, czym jest monetyzacja, czyli ile tak naprawdę użytkowników jest w stanie nam zapłacić. No jest to niewiele. Przeciętnie jest to 3%. Czyli z całego ruchu, który przychodzi do naszej gry, tylko 3% zapłaci. Jeżeli chodzi o bardzo dobre gry, bardzo dobre tytuły, pewnie jest to 5%. Jeżeli chodzi o słabsze tytuły, słabsze gry, 0,5%. Jeżeli już nam płacą, to ile tak naprawdę są w stanie nam zapłacić? Główną taką miarą i wskaźnikiem, jeżeli chodzi o to, ile użytkownicy płacą w danej grze, jest średni przychód na użytkownika. Użytkownika rozumianego tutaj jako użytkownik aktywny, czyli taki, który w przypadku aplikacji facebookowych ma zainstalowaną aplikację, lub w przypadku gier typu MMO bądź wirtualnych światów, użytkownik, który się loguje. Jak możemy zobaczyć, bo Facebook monetyzuje się dosyć słabo, ale to też wynika z tego, że zainstalowanie aplikacji na Facebooku jest bardzo łatwe. Wystarczy kliknąć jeden przycisk, już go mamy. I też liczba użytkowników posiadających daną aplikację jest dużo, dużo większa niż aktywni użytkownicy w grach MMO czy w wirtualnych światach. Dane są w dolarach i dotyczą głównie rynku amerykańskiego. Jeżeli chodzi o polski rynek i nasze doświadczenie, to mogę powiedzieć, że mniej więcej jest to prawda, jeżeli chodzi o ten przychód na użytkownika. Zauważyliśmy, że na 5 gier, które posiadamy, nie ma jakichś odchyleń. Wszystko mniej więcej sprowadza się do tych samych wartości w każdej grze.